Zadanie czwarte. Dana jest liczba. Mamy tutaj taką liczbę. Wykaż, że A jest liczbą całkowitą. Zapisz obliczenia. Czyli co ja tu muszę zrobić? Muszę skorzystać z tej wskazówki i usunąć niewymierność z mianowników. Musiałam trochę podreperować swój głos. Więc do dzieła. Pierwszy część tej liczby to jest 1 przez 1 plus pierwiastek z 2. Usuwamy od razu niewymierność i robimy tak. Razy 1 minus pierwiastek z 2 przez 1 minus pierwiastek z 2. To się równa. 1 razy 1 minus pierwiastek z 2 przez 1 plus pierwiastek z 2 razy 1 minus pierwiastek z 2. Tu na dole czai się wzór skróconego mnożenia, jaki już Ci pokazuje a plus b razy a minus b, a to się równa a kwadrat minus b kwadrat. Czyli mamy tak, na górze przepisuję 1 minus pierwiastek z 2, na dole mam 1 do kwadratu minus pierwiastek z 2 do kwadratu, to się równa 1 minus pierwiastek z 2 przez 1 minus 2, czyli minus 1, a na górze mam 1 minus pierwiastek z 2. To, że mam tu minus 1, to zmienia mi znaki w tym całym liczniku. Gotowe. Czyli moja ta liczba pierwsza wygląda tak. Drugie. 1 przez pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 3, pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 3, to się równa. Licznik razy licznik. Mianownik razy mianownik. Znów ten sam wzór. Na górze mam pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 2 do kwadratu minus pierwiastek z 3 do kwadratu. To się równa pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 3 podzielone na podzielone na zwiesiłam się 2 minus 3, to się równa pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 3 przez minus 1 równa się minus pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3. Tutaj są działania na ułamkach. Jak masz pytania, to pytaj. I tak, 1 przez pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 4. Znów usuwamy w ten sam sposób niewymierność. Czyli jest 1 razy pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 4 przez pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 4. Pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 4. To się równa pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 4 podzielone na pierwiastek z 3 do kwadratu minus pierwiastek z 4 do kwadratu, to się równa pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 4 przez 3 minus 4, to się równa pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 4 przez minus 1. I znów tu nam się pozmieniały znaki, czyli to się równa minus pierwiastek z 3 plus 2, bo pierwiastek z 4 to 2. No i dobra. No i teraz tutaj sobie dopisujemy. Ta pierwsza liczba wynosi tyle. Teraz minus 1 plus pierwiastek z 2. Minus pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3. Minus pierwiastek z 3 plus 2. To nam się poskracało i zostało nam minus 1 plus 2, czyli 1. No i czas na podsumowanie. Zgodnie z wskazówką, którą nam tu dali, usuwaliśmy niewymierności z mianowników, czyli ten pierwszy poszedł tu i dał mi taki wynik i to wpisałam w tym miejscu. Drugi. W tym miejscu była usuwana jego niewymierność i ostatecznie otrzymałam taki wynik. Trzecia część tej naszej liczby miała usuniętą niewymierność w tym miejscu, to było tu i jeszcze tu zapomniałam zaznaczyć wynik. OK, widzisz to wszystko? Daj znać, Czy masz jakiekolwiek pytania? Co jest odpowiedź? I to jest liczba całkowita. To jest, czy masz jakiekolwiek pytania, czy wszystko dla Ciebie jasne? I do usłyszenia. Dzięki. Pa!